Hejka, witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Natalia i znowu jadę samochodem i nagrywam do Was wstęp do filmu, ale mamy dzisiaj z Foxem trening skokowy, ostatni już przed zawodami, ponieważ w sobotę jedziemy na zawody do Dżonkowa i uwaga, uwaga, moi drodzy, robimy kolejne podejście do konkursu licencyjnego, tym razem na hali, więc jest duża szansa, że uda nam się go zaliczyć. No ale zobaczymy, ostatnio mamy jakiś dobry vibe odpukać na skakanie, więc kto wie, jest szansa. Jadę właśnie do stajenki, mam się tam spotkać z Martą, bo będzie mnie nagrywać. I co? Wsiadam na Foxika najpierw, potem muszę wsiąść jeszcze na Winera i mam jeszcze zaplanowane parę rzeczy na dzisiaj, także zobaczymy, jak mi to wyjdzie czasowo, bo jest godzina 16, więc jakoś tak ucieka ten czas dzisiaj. No ale dobra. Jedziemy i widzimy się zaraz w stajence. Muszę Foxa sprowadzić jeszcze z padoku, bo chyba jeszcze jest na padoku, korzysta z ładnej pogody. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt brudny, jest w derce całe szczęście, więc może nie będzie takiej tragedii. Także widzimy się zaraz. Idę właśnie po mojego koniczka na padoczek i w ogóle, sorry jak ja dzisiaj wyglądam, ale ja byłam dzisiaj w pracy tylko chwilę. Rano się nie malowałam ani nic, bo nie miałam na to weny, więc well, wyglądam jak wyglądam. Dzień dobry, żuczku! Siwciu zrobił kroczek w moją stronę. Przyjdziesz czy nie przyjdziesz? Przyjdziesz do mamuni, nie? Chodź. Chodź się przywitać z widzami. Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy jeździć? No, dobra. Zabieram go z padoku i idziemy się siodłać. Już jesteśmy gotowi na trening i w ogóle słuchajcie, dzisiaj chyba mamy pierwszy trening skokowy na dworze po naszej zimowej przerwie, także jedziemy, zobaczymy, co nasza pani trener wymyśli. Pod tobą całkiem inaczej wchodzi, jak pod tym szczęcą. A pod kim lepiej? Bardziej sportowy. Nie, no nie jest taki do przodu. A pod nim to od razu idzie. No bo go jedzie od zadu. Ja jedzie od zadu. A ja wiem, ja teraz posłucham. No może wszystko musi jechać. No nie lubi wolno. Co? Wszystko! Ja mi zabraknie! Kurde, na tempo! Właśnie też widziałam, dwa jechały wcześniej. Ale nie, no, teraz tu stoi ten. Ale tu normalnie można przejechać od Zielonej Góry, na przykład z Makro, jak jechałam. Ale z Makro. Ale tu stali na, jak się stąd jedzie na Racule. No bo do Zielonej Góry można wjechać, a dalej już się nie przejedzie. Na Poznań puszczali tam. No tak, no i muszą, i wtedy muszą zjechać przy Zielonej Górze na Makro. Tak. Ale tam kłumy no. Puszczali. Właśnie przy tym Makro, no. Jeszcze do hoteliku stoją, tutaj nie, no, tak, na jeszcze, tak. To tirów pewnie, nie? Z jak się zjeżdża tam na Makro i jeszcze w drugą stronę, jakby się jechało od CRS-u tam na Dżonków i tak dalej, tam też stoją. Julcia i panemką krzyżaczka sobie zacznij dokładać. Tak, ładnie, nawet nie przyspieszył żuczek. No tak, żeby ta prawa była przy szyi. Jeszcze raz, Paniasiu. I później przerwa. Pani kamerzystka, gdzie pani była, jak jej nie było? Ale ja i tak nie zagadzę, że mam to
No i git. I do przkusa Julcia i przerwa. Do roboty? Raczej? Jeszcze wolko ja napadę, wypuśćcie się. Przez co? Gdzie jest żółta? Aha, czyli tam woltkę. No, takie kółeczka. A też mam zmienić tam nogę? Okej. To było skomplikowane. Ta od lasu z prawej nogi. No. Ten zygzaczek, czyli żółta, na lewo lądowanie dnia na nogi przez środkową. Prawa do lasu, masz ciasno, tak spokojnie. Do lasu i z lasu okrzyk. Okej. Okay. Na skoki, bo nie będziesz skakać. Ona to specjalnie zrobiła. No, żeby nie skakać, nie? No. A to Natalka zrobiła na przedostatniej chwili. Puściła konika. No, to była tylko tak jak chciałaś właśnie. Nie bój się tego dystansu. No nie. Chciałaś o pole wcześniej go zerwać. A po co? Tak spokojnie, bardzo ładnie sobie podszedł i niech sobie dalej tam siedzie. Let's go.
kochanego. No i bardzo ładnie podszedł ci super koń. Po prawej nóżkę korygować, jeżeli chodzi o jego równowagę. Nara. Do kościoła? Mogę się spóźnić. O tak, dobrze. Dobra. Jeszcze raz. Już? No. My już jesteśmy po treningu. Foksik skakał generalnie super. I ostatnio, ja nie wiem, on ostatnio jakoś tak dziwnie skacze. Tak fajnie się podprowadza do tych przeszkód i jest taki, no wiecie, że mam nad nim kontrolę. Nie to co kiedyś. I przez to ja nie mogę się na nim ogarnąć. W ogóle jakoś tak nie mogę się do niego dopasować w tych skokach. Ale jeździło mi się bardzo dobrze i myślę, że nasza licencja w sobotę przebiegnie pomyślnie. Taką mam nadzieję. Na razie rozsiadłowuję Siwcia. Siwy idzie do boksu. Zaraz zrobię... Ej! Miałam pod czaprakiem żuka. Co? To nie jest kleszcz? Nie, żuczek jakiś. Siwy idzie na razie do boksu. Później wezmę mu jeszcze, umyję kopytka i oczywiście naszą super grudę, z której nie możemy się wyzbyć. A ja mam pytanie. No. Kiedy zajmiesz tą kokardę? A co? Święta się już dawno skończyły. Co? Święta już się dawno skończyły. Ale one teraz czekają na Wielkanoc. Kontynuując, to biorę się za winerka i chyba wezmę go dzisiaj na dwór pierwszy raz. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. I będzie miłym koniczkiem, bo też nie chodził od dwóch dni, bo ja mam zmiażdżoną stopę, więc wczoraj nie wsiadałam w ogóle i w sumie to nic z nim nie robiłam, więc stał. Dobra, siwy. Ty sobie tam siedź, a ja idę siadłać winera. Dobra, z winerkiem też już jesteśmy gotowi. Idziemy właśnie na plac. Zobaczymy, jakiś motor jedzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy podołamy na plecy, czy nie. Najwyżej wrócimy się na halę. No ale idziemy sprawdzać. Dobra, słuchajcie, winerka już pojeździłam jakiś czas temu. Bardzo, bardzo był grzeczny. W ogóle jestem taka dumna, bo to była nasza pierwsza wspólna jazda na dworze. Ja jeszcze na nim na dworze nie jeździłam, ale generalnie dwór mu chyba odpowiada bardziej niż hala, więc super. W międzyczasie pojeździłam jeszcze jednego konia.
Rudego i tutaj generalnie właściciela stajni, bo oni są na wakacjach, więc ktoś musi jeździć konie. I aktualnie siedzę na kolejnym, już czwarty na dzisiaj, to jest akurat kornet. Jakieś w ogóle, nie wiem, mam przyciąganie do siwków, bo ten też jest siwy i na razie zapowiada się całkiem fajnie. Jest w ogóle mega wysoki, ale to wam pokażę później, jak z niego zsiądę. No i co? Jeździmy dalej. Został mi jeszcze jeden koń, także pojeżdżę dzisiaj 5 koni. No, trochę dużo, ale dobra. Już mi plecy trochę bolą. Także idę jeździć i widzimy się potem. Dobra, słuchajcie, nie nagrywałam już nic w stajni, bo jakoś tak nie było czasu, ale jest godzina 22. Po 6 godzinach spędzonych w stajni właśnie dojechałam do domu i zabieram się za jedzenie kolacji. A jeśli wam się podobał mój film dzisiejszy z treningu i w ogóle to był ostatni trening przed zawodami, to możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę i subskrypcję, a ja się z wami żegnam. Pa!